Jak widzicie, w dzisiejszym filmie porozmawiamy sobie o słuchawkach, ale nie będzie to kolejny model słuchawek do usznych, do kanałowych czy nausznych, ze względu na to, że mam tak naprawdę po raz pierwszy dłuższy czas na swojej głowie słuchawki oparte o technologię przewodnictwa kostnego. Brzmi to dość skomplikowanie, ale tak naprawdę pierwsze modele tych słuchawek, ja wiem, pojawiały się na rynku już z kilkanaście lat temu, a sama ta technologia wywodzi się od aparatów słuchowych dla osób niepełnosprawnych. W związku z tym można śmiało chyba powiedzieć, że w szerokim użyciu jest ona już dłuższy czas, natomiast coraz to więcej właśnie tego typu słuchawek pojawia się na rynku i ja w dzisiejszym filmie, na przykładzie najnowszej propozycji od firmy Hailu, czyli submarki od Xiaomi, pokażę Wam, jak działają takie słuchawki, o co tutaj tak naprawdę chodzi, czy jest to, można powiedzieć, wybryk marketingu i próba zaproponowania całkiem nowego modelu, czy faktycznie one mają coś w sobie i ktoś z Was może się na przykład na nie skusić. Także jeśli ten film Wam się spodoba, jak i same słuchawki zresztą, to możecie sobie sprawdzać opis tego filmu, ze względu na to, że tam dodaję Wam linka do oferty promocyjnej z okazji jakby premiery tych słuchawek, więc będziecie mogli zaoszczędzić jakieś pieniądze. Natomiast przechodząc do tego, jak te słuchawki są zbudowane, jak widzicie, to jest całkiem inna konstrukcja. Tak jak wspominałem, oparta o przewodnictwo kostne, w związku z tym tutaj nie mamy żadnej membrany, tylko ten dźwięk jest przenoszony wibracjami na nasze kości policzkowe. Generalnie w tych, jak i w zasadzie wszystkich innych słuchawkach kostnych, mamy zastosowane specjalne moduły, które generują nam wibracje i przenoszone są przez układ kostny, co w konsekwencji sprawia, że słyszymy odtwarzane dźwięki. Tak jak wspominałem, zalążek tej technologii, na której bazują te słuchawki, pojawił się tak naprawdę przy tworzeniu aparatów słuchowych i oczywiście same te słuchawki mają dzięki temu swoje zalety, jak i też kilka wad, w związku z tym na pewno nie są dla wszystkich osób, w szczególności dla audiofilów, albo przynajmniej dla osób, które bardzo mocno stawiają sobie w pierwszej kolejności na jakość dźwięku, na jakość brzmienia tych słuchawek, ze względu na to, że ona nie jest tu tragiczna, żeby też była jasność, natomiast na pewno nie jest to jakiś taki super wysublimowany dźwięk, gdzie możemy się napawać fajnym brzmieniem tonów średnich, tonów wysokich, czy naprawdę jakimś fajnym basem. Raczej nie. To wszystko tutaj będzie mniej lub bardziej, ale przeciętne. Generalnie tego typu słuchawki nadają się ok do słuchania muzyki, ale przede wszystkim do oglądania filmów, czy słuchania podcastów w miejscach, gdzie chcecie mieć tak naprawdę kontakt z rzeczywistością. Bo po nałożeniu tych słuchawek, ich jakby największą przewagą, a także jakby wadą w momencie, w którym chcielibyście się odciąć, jest to, że tak naprawdę wszystko wokół Was słychać. W momencie, w którym idziecie sobie na przykład do lasu albo biegacie gdzieś po mieście i chcecie mieć kontakt jakby z rzeczywistością, żeby coś was nie walnęło, tak naprawdę to będzie zaleta, ze względu na to, że cały czas oprócz muzyki czy jakiegoś podcastu, który tutaj będzie leciał, a jak puścicie już sobie w sumie te słuchawki na full, jeśli chodzi o wolum, to naprawdę ten dźwięk będzie tutaj też głośny, to tak naprawdę z jednej strony będziecie właśnie słyszeć te dźwięki, które będą docierały z tych słuchawek, a z drugiej strony na przykład przejeżdżające auta, czy jakiś szum lasu, czy jakieś zwierzęta, które mogą koło was biec. W związku z tym przez wiele osób te słuchawki są promowane, można powiedzieć, przez to, że są bezpieczne do takiego publicznego użytku, w którym chcecie jakby się liczyć z otoczeniem. Natomiast nie ulega też wątpliwości to, że przez to, jak są zbudowane te słuchawki, że nie ma tutaj tak naprawdę jakiegoś w ogóle odcięcia pasywnego, nie mówiąc o jakimś aktywnym odcięciu od otoczenia, no generalnie wszystko słyszycie i też z drugiej strony, na przykład w komunikacji miejskiej, jak jedziecie, nie wiem, pociągiem, autobusem i ktoś koło was siądzie, to będzie tak naprawdę może nie wszystko słyszał, co wy słuchacie, ale na pewno większość tego zrozumie, czy to na przykład jakiejś rozmowy, jak będziecie prowadzić, albo z drugiej strony, jak będziecie sobie słuchać jakiegoś podcastu, to ta osoba koło was również będzie go słuchać, chcąc, nie chcąc. Także to są w zasadzie takie podstawowe sprawy, z czym my w ogóle mamy do czynienia, jeśli chodzi o tą technologię przewodnictwa kostnego. Generalnie, jak widzicie, pomimo tego, że ja na przykład mam okulary, bardzo komfortowo mi się w nich chodzi, nic mnie tutaj nie uwiera, a z drugiej strony ten pałąk dosyć dobrze przylega, choć warto na pewno jedną rzecz tutaj zaznaczyć, że jak siedzicie, czy chodzicie w wolnym tempie, to te słuchawki dosyć dobrze leżą na tej głowie, natomiast jak zaczynacie biegać, albo zaczynacie robić jakieś energiczne ruchy, to to wszystko może wam się tutaj chwiać. Wydaje mi się, że ta konstrukcja mogłaby trochę lepiej przylegać do tej głowy, w związku z tym nie trzeba by sobie co jakiś czas, a raczej nawet stosunkowo często tego poprawiać, więc to też musicie mieć z tyłu głowy, że one nie najlepiej będą się nadawać pod tym kątem do aktywności fizycznej, zwłaszcza tej bardziej dynamicznej, jak na przykład jakieś biegi, skoki i tak dalej. Natomiast jeśli chodzi o sam komfort chodzenia, używania tych słuchawek, generalnie po 2-3 godzinach możecie mieć pewien taki dyskomfort i trzeba by chociaż na chwilę zdjąć te słuchawki, ze względu na to, że mam wrażenie, że pałąk po bocznych stronach
stronach waszej głowy zaczyna się w nią trochę wbijać i z drugiej strony też od razu zaznaczę, że jak na przykład siedzicie dłużej na jakimś fotelu, gdzie macie zagłówek, to ten pałąk niestety może się jakby o niego obijać, co będzie skutkowało tym, że częściej będziecie musieli sobie poprawiać i dostosowywać jakby całe te słuchawki do waszej głowy, będzie wam się to przestawiało. Tak jak wam mówię, wydaje mi się, że mogłoby to lepiej działać, gdyby ten pałąk był bardziej spasowany do głowy, bardziej by do niej przelegał, a nie był taki odstający. Natomiast jak już widzicie, to jest całkiem inny wymiar, jeśli chodzi o używanie, chodzenie z tymi słuchawkami, bo tutaj sobie nic nie wkładacie do ucha. Generalnie osoby, które mają z tym jakiś problem, albo czasem nawet mają zawroty głowy, mogą skupić się na tych modelach, no bo tutaj tak naprawdę jest wyeliminowany całkowicie ten problem, nic sobie jakby nie wkładacie do środka ucha, nawet nic nie nakładacie na to ucho. Także tutaj niewątpliwie, jeśli chodzi o samą konstrukcję, do zalet trzeba zaliczyć to, że są bezinwazyjne tak naprawdę, sam ten pałąk jest bardzo lekki, w związku z tym też go za mocno nie odczuwacie na samej głowie. No a z drugiej strony jeszcze dochodzi nam tutaj ten aspekt tego bezpieczeństwa, związany z tym, że będziecie słyszeć każdy jakiś obiekt, człowieka czy auto, które koło was się porusza, przez to na przykład nie wpadniecie pod nie. I oczywiście tutaj zaznaczę może taką dla niektórych błahą sprawę, ale pewnie niektórzy o to będą pytać, czy te słuchawki są w 100% bezpieczne? Tak, nie ma żadnej szkodliwości dla naszego organizmu przez to, że te drgania są wytwarzane właśnie na tych kościach policzkowych. Tylko trzeba sobie pamiętać, żeby to dobrze po prostu dopasować do tej głowy, aby one dobrze tutaj przylegały. I wspomniałem wam już o samej jakości dźwięku. Raczej na tym aspekcie nie trzeba się tutaj mocno skupiać, bo on jest po prostu przeciętny. Lepiej się sprawdzą te słuchawki przy słuchaniu jakichś podcastów, na przykład jak sobie gdzieś tam idziecie, czy biegacie, czy jakiś nawet oglądacie film. Natomiast jeśli chcecie się naprawdę delektować muzyką, no to raczej to nie będzie najlepszy wybór. Natomiast są te słuchawki wyposażone w dwa mikrofony, a także specjalny moduł, który ma ograniczać dostawanie się hałasów z otoczenia, a raczej redukcję tych hałasów, przez to prowadzenie rozmów też stoi na całkiem niezłym poziomie, można powiedzieć. Chociaż tak jak wam mówiłem, tutaj dochodzi inny aspekt tego, że jak rozmawiacie z kimś na przykład w busie, ta osoba może część z tych rozmów przynajmniej słyszeć, więc to trzeba mieć jakby z tyłu głowy. Natomiast z pozostałych rzeczy związanych z samą konstrukcją, te słuchawki mają certyfikat IP67, więc spokojnie można nawet teoretycznie się z nimi zanurzyć w wodzie, nie mówiąc o tym, że się mocno spocicie albo będziecie biegać w deszczu. Im to tak naprawdę nie jest straszne przez to, że ta konstrukcja jest bardzo, bardzo szczelna. Natomiast jeśli chodzi o samo działanie tych słuchawek, one na jednym naładowaniu powinny spokojnie wytrzymać około 6-8 godzin. Realny taki wynik u mnie to był właśnie między 6 a 7, ale wydaje mi się, że jeśli odkładałbym, a raczej wyłączał te słuchawki, to spokojnie można by to podkręcić. Z drugiej strony macie tutaj też do dyspozycji takie proste sterowanie, czyli włączenie tych słuchawek, ściszenie, podgłośnienie, a także spauzowanie muzyki, ale oczywiście nie ma żadnego problemu, żeby sobie nimi sterować też z poziomu telefonu, a nawet dwóch, ze względu na to, że tutaj macie możliwość podłączenia się naraz do dwóch właśnie urządzeń. Natomiast same słuchawki są też ładowane za pomocą takiej bezprzewodowej ładowarki. Tutaj nie podpinacie żadnego kabla USB, mikro USB, tylko przykładacie jakby takie specjalne piny i te słuchawki się ładują. Około godzinę, może trochę więcej do full naładowania. Także jest to zdecydowanie inna propozycja od takich klasycznych, dousznych, dokanałowych, nausznych słuchawek. Tak jak wam mówię, taki sprzęt ma swoje zarówno zalety, jak i wady. Kosztują te słuchawki około $80, z tego co wiem. To jest ta cena premierowa. W związku z tym, jak na taki model, to można powiedzieć, jest to średnia półka. Na pewno jeśli stawiacie na jakość dźwięku, to w tej cenie znajdziecie na rynku lepsze słuchawki pod tym względem, jeśli chodzi o douszne, dokanałowe. Natomiast tak jak wam mówię, przy tych słuchawkach bazujących na technologii tego przewodnictwa kostnego, to nie jest jakby najważniejsze. Także gdybyście byli zainteresowani, to wpadajcie do opisu filmu, tam macie do nich linki. A ode mnie to już by było na tyle. Trzymajcie się, cześć!